mieć przerwę na szereg. Błagam, nie zachowuj się jak dzidziuś. Tak, wysuwaj pazury! Ty naprawdę duży z siebie, chłopczyk. Ha, pobawimy się, mega dzidziusiu? Spróbuj mnie złapać. Ha. Idziemy porobić klapu-klapu, ale nie wolno nikogo zgnieść, okej? Okay? Wabi go do rzeki, bo tam niczego nie zniszczy. Niezły ruch, czarny kocie. Chyba romantyczna randka z Adrienem przełożona. Zamiast tego czeka mnie walka ramię w ramię z czarnym kotem. Tiki, krapuj! Co słychać, Kiciusiu? Widzę, że nie masz doświadczenia z dziećmi, co nie? Żartujesz sobie? Po prostu bawimy się w takiego berka. Hakuna pewnie jest w bransoletce. Bobo gigancie, uważaj na tę niedobrą biedronkę. Oho, a co to było? Chyba też nie masz doświadczenia z dziećmi. Niezły przelot. Ha, po prostu nigdy nie opiekowałam się ponad 10-tonowym dzieckiem. Zmiana planów. Żeby uspokoić dziecko, potrzebny jest kojec. A widzisz gdzieś kojec takich rozmiarów? Wieża Eiffla! Stworzymy ogrodzenie za pomocą jojo. Zaśpiewamy kołysankę, na pewno jakąś znasz. Przeczytamy mu bajeczkę, uspokoimy głosem. Kiedy wreszcie zaśnie, bam! Zniszczysz bransoletkę swoim kataklizmem. Dość ciekawa koncepcja. Ale jak my go tam zwabimy? Masz jakiś prostszy plan, może szczęśliwy traf? Jeśli to dla ciebie za trudne, to rób to, co ja. Juhu! Tutaj, koleżko! Jak będzie już w końcu, zaśpiewam mu kołysankę. Chcemy go uśpić, a nie ogłuszyć fałszami. Co? Ja doskonale śpiewam. Zamiałczy ci kiedyś serenadę. Tędy! Nie zwraca na nas uwagi! Lizaczek! Też w dzieciństwie lubiłem zabawę autkami. Patrz, sam z siebie idzie do końca. Świetnie się spisałeś.